najlepszych filmów. Widzowie i krytycy albo kochali ten film, albo go nienawidzili. Reżyserka Jagoda Szelc dostała nagrodę za najlepszy scenariusz i debiut reżyserski. Wie, że jasny dzień ważny jest dualizm. Obserwujemy dwie perspektywy. Perspektywę Muli i perspektywę Kai. Mula ma potrzebę sprawowania kontroli i jest postacią o charakterze dynamicznym i dominującym. Jej ujęcia z jej perspektywy są kręcone z ręki i są bardzo dynamiczne. Spojrzenie drugiej z nich, Kai, bardzo się od tego różni. Jest ona wyciszona i niepozorna, oddają to ujęcia nakręcone w wolnym tempie z charakterystyczną muzyką. Z czasem to ona przejmuje kontrolę. Mula jest wieżą, a Kaja to jasny dzień. Na jednych zajęciach prowadzący powiedział nam, że najbardziej banalnym, ale też najważniejszym pytaniem jest pytanie, o czym był ten film. Dzieło Jagody Szelc można interpretować na wiele sposobów. Może to być chociażby dramat rodzinny. W końcu wszyscy przyjechali tu na komunię i mierzą się z relacją między dwoma siostrami, Mulą i Kają. Wierzę, jasny dzień może być także filmem o uwolnieniu. Każdy z bohaterów jest przez coś zniewolony, na przykład przez pracę czy chorobę. Film ten można postrzegać także jako film postapokaliptyczny. Interpretacji jest tak wiele, jak wielu jest widzów. Minusem zaś według mnie jest zbyt gęsta atmosfera i zbyt wolne tempo filmu. Trudno skupić się na treści przez godzinę 45 minut. Gra aktorska momentami też wydaje się niezbyt autentyczna. Gdybym miała oceniać Wierzę Jasny Dzień w skali od 1 do 5, dałabym jej mocne 3. Wydaje mi się jednak, że najlepiej po prostu obejrzeć ten film, samemu go zinterpretować i dopiero wtedy ocenić.